Witam Państwa serdecznie. Dziś debata MedExpressu będzie dotyczyć zagadnień męskiego nowotworu, jakim jest rak prostaty. Skoncentrujemy się na problemach pacjentów, ale także zagadnieniach, z jakimi borykać muszą się lekarze, którzy opiekują się pacjentami chorującymi na nowotwory gruczołu krokowego. Przedstawiam Państwu moich gości. Jest z nami pani dr Iwona Skoneczna, onkolog. Dzień dobry Państwu. Pani Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Dzień dobry. I pan profesor Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, skończył się listopad, nie tak dawno. To miesiąc, który był poświęcony na świecie pacjentom z problemami, z chorobami nowotworowymi dotyczącymi właśnie gruczołu krokowego, ale też raka jąder. To była taka solidarność ogólnoświatowa, można powiedzieć, bo był to też miesiąc, tak zwany mąsopad, czyli wąsopad, to był Movember, ja przepraszam, ponieważ to jest akcja, która była zapoczątkowana jeszcze w latach 90. w Australii, a więc ta nazwa angielska to był Movember, a tłumaczymy to na polski jako wąsopad. Patrzę tutaj w kierunku pani Beaty Ambroziewicz, ponieważ to jest kampania społeczna. Kampania, która dotyczy profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego i raka jąder. Kampania społeczna, czyli profilaktyka, czyli uświadamianie społeczeństwa, czyli, i patrzę na panią Beatę Ambroziewicz, która właśnie tego typu działalnością jako reprezentant pacjentów często się zajmuje. Proszę nam przybliżyć tę akcję, czego dotyczyła w roku, w miesiącu minionym. Ja się bardzo cieszę, że akcja Movember staje się coraz bardziej popularna w Polsce. My w ramach Fundacji Wygrajmy Zdrowie staramy się już od ponad 5 lat promować właśnie miesiąc świadomości męskich nowotworów. Nie tylko po to, aby mówić o profilaktyce raka prostaty i raka jądra, ale w ogóle o zdrowiu intymnym mężczyzn, o tym, żeby przełamywać tabu rozmów pomiędzy mężczyznami na temat zdrowia, o tym, żeby mówić, że warto badać się regularnie, żeby nie bać się wizyty u lekarza, żeby móc rozmawiać między kolegami, znajomymi na temat swojego zdrowia, tak jak to się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to normalne, że każdy mężczyzna w pewnym wieku co roku idzie się zbadać, ma swojego lekarza urologa, który go prowadzi i nie ma naprawdę żadnego wstydu z tym związanym. I to jest niezmiernie ważne. Po pierwsze, że właśnie, żeby przełamać wstyd i tabu, bo to pozwoli nam wcześniej wykrywać nowotwory, nawet jeśli one wystąpią, wtedy jest najskuteczniejsze leczenie i możemy żyć zdrowo przez wiele lat. To, co ważne też, myślę, podkreślenia, to jest to, że nowotwór prostaty, jak wiemy, jest drugim nowotworem co do częstości występowania i trzecim, jeśli chodzi o zgony, więc jest to spore wyzwanie, natomiast mamy tak duży arsenał w tej chwili i medyczny, ale też chirurgiczny, który po prostu pozwala nam skutecznie zaopiekować się takimi pacjentami. A często też jest tak, tutaj myślę, że nasi eksperci powiedzą, że pacjent nie wymaga tak naprawdę żadnego aktywnego leczenia, tylko obserwacji, więc najważniejsze jest to, żeby czuć, że lekarz, który nas prowadzi, urolog, czy jeżeli już jest on nowotwór zaawansowany, onkolog, że on jest naszym przyjacielem i pozwoli nam przejść tę ścieżkę tak naprawdę sprawnie, tak żebyśmy się czuli, tak naprawdę w tej chwili możemy powiedzieć, że pacjenci żyją z nowotworem i w większości przypadków nie umierają z powodu raka prostaty. A jeśli profilaktyka albo zawiedzie, albo ktoś nie chce poddawać się badaniom, wiemy, że to jest trudne. Sama pani powiedziała, że jeszcze jest ta wielka bariera mentalna w naszym kraju, żeby przekonać mężczyzn do odpowiedniego badania się w odpowiednim czasie. To i częstotliwość badań musi być też ustalona, bo z niczym nie możemy też przesadzić, żeby tych potencjalnych pacjentów, a właściwie zdrowych mężczyzn, którzy profilaktyce powinni się poddać, no nie przestraszyć tym nowotworem. To też jest wielkie zadanie takich kampanii, ale są już chorzy. Chorzy w różnym stopniu. Oni trafiają do państwa, trafiają do urologa, trafiają do onkologa i muszą być poddani leczeniu. Powiedziała pani, że to jest drugi co do częstości nowotwór, który występuje u mężczyzn, trzecia przyczyna zgonu. Więc jakie są standardy leczenia raka prostaty w naszym kraju? Pani doktor, może od pani rozpoczniemy.
Chciałam powiedzieć, że jeszcze może drugi, ale możliwe, że w tej chwili to już pierwszy najczęstszy nowotwór wśród mężczyzn, gdyż ostatnie dane, jeśli chodzi o liczbę zachorowań z 2015 roku, bardzo rak prostaty goni raka płuca i prawdopodobnie w tej chwili już nawet przeganił, czyli wszędzie w Europie już jest to numer jeden u mężczyzn. Więc oczywiście jest to problem i społeczny, i problem dla tych osób, których to dotyka. Także no, niewątpliwie nasza dostępność do terapii zarówno chirurgicznych, radioterapeutycznych, jak i onkologicznych się poprawia, aczkolwiek oczywiście można by tutaj zrobić, wydaje się, może jeszcze więcej, może bardziej optymalnie pokierować dostępem pacjentów do różnych leczeń, bo czasami mamy wrażenie, że jednak w taki administracyjny sposób ogranicza się dostęp do pewnych terapii wybranym grupom chorych i uważamy, że może można by to poprawić. Mm-hmm. Czy te standardy leczenia, panie profesorze, są właśnie w sposób jakiś administracyjny ograniczone? Myślę tutaj o może programie lekowym. I czego pan oczekuje jako klinicysta? Co jest dobrego w tych standardach? Gdzie spotykamy ograniczenia? Co się powinno zmienić, panie profesorze? To dobre pytanie. Bardzo, bardzo dziękuję, pani redaktor, za zadanie go właśnie w takiej formie. Dobrym jest to, że spośród wachlarzu najnowocześniejszych leków praktycznie w armamentarium polskiego urologa i polskiego onkologa znajdują się wszystkie te, które są dostępne we wszystkich krajach na świecie. Niestety sekwencyjność leczenia, która leży u podstaw tego, że części leków nie można zastosować po niektórych, no mówię na przykład o nowoczesnym leczeniu chemicznym przed chemioterapią, albo wprowadzenie niekorzystnych zapisów nieuwzględniających potencjału onkologicznego choroby, co w moim przekonaniu byłoby podstawą dla tego, żeby pewna grupa chorych skorzystała zarówno z sekwencyjności leczenia, jak i możliwości stosowania jednego leku po drugim. Mówię tutaj oczywiście o zaawansowanych, przerzutowych postaciach choroby nowotworowej pochodzącej z gruczołu górkowego, nazwanej klinicznie MCRPC, czyli Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer, czyli przerzutowy oporny na wytrzewienie, rak gruczołu krokowego. To jest jedna i zasadnicza rzecz. Konieczność zmian w programie lekowym, która leży u podstaw, i nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, bezwzględnych działań zarówno instytucji taryfikujących, jak i instytucji tworzących politykę zdrowotną chorych na raka gruczołu krokowego w naszym kraju. Kolejną rzeczą jest przyspieszenie działań refundacyjnych dotyczących najnowszych sposobów leczenia chirurgicznego, w tym małoinwazyjnych, w tym z zastosowaniem technik robotycznych, coraz powszechniej dostępnych w naszym kraju, co trzeba szczególnie podkreślić. No i wreszcie tworzenie koordynowanego modelu opieki nad chorym dotkniętym rakiem gruczołu krokowego od początku jego rozpoznania, aż do rozwoju u niektórych chorych, niestety tak się zdarza, schyłkowej postaci, w której równy, konsyliarny udział mają nie tylko specjaliści urolodzy, chociaż nadrzędną rolę urologa w tym względzie jako rozpoznającego chorobę i prowadzącego chorego do końca życia należy podkreślić, ale również interdyscyplinarne zespoły, oczywiście z udziałem, pacjenta. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to w najbliższym czasie się zmieni. Polskie Towarzystwo Urologiczne wspólnie z agendami rządowymi i organizacjami pacjenckimi, nie mogę tutaj nie podkreślić fundamentalnej i znakomitej roli Fundacji Wygrajmy Zdrowie, jednej z organizacji pacjenckich, jak na przykład Gladiator, których działania prowadzone w sposób bardzo umiejętny
a jednocześnie z wielką determinacją dbania o zdrowie naszego społeczeństwa przynoszą wymierne rezultaty, także dla Polskiego Towarzystwa Urologicznego współpraca z tymi instytucjami jest nie tylko przyjemnością, ale zaszczytem, bo u podstaw takiego stanu rzeczy leży to, kto jest beneficjentem wszystkich naszych działań, tak? To znaczy chorzy i ich rodziny. To wydaje mi się jest zasadnicza rzecz w tym względzie. Jak to kluczowe ma znaczenie? Niech świadczy fakt, że obserwujemy systematyczne starzenie się środowisk europejskich, w tym polskiego. Średnia wieku się zdecydowanie zwiększa. Definicja starości, jeszcze nie tak dawno obowiązująca przed 20 laty i oscylująca wokół wieku 75, teraz zwiększa się powyżej 85 lat i to są informacje najpoważniejszych instytucji geriatrycznych. Wiemy o tym, że przeważająca większość nowotworów, w tym nowotworów urologicznych, jest związana z wiekiem. Rak gruczołu krokowego stanowi bardzo czytelny i dominujący przykład takiego raka. Jeżeli popatrzymy na dane epidemiologiczne, to widać jednoznacznie, że prognozy opracowywane przez instytucje zajmujące się szacowaniem ryzyka zapadalności na raka gruczołu krokowego w naszym kraju wskazują, że około 2030 roku w związku ze wzrostem średniej wieku zapadalność na raka gruczołu krokowego wzrośnie o 30% w stosunku do początku bieżącego stulecia. 1/3. Czyli zwróćmy uwagę, że problem jest, należy już dzisiaj o tym rozmawiać, należy się dzisiaj pochylić nad stanem zdrowia naszego społeczeństwa, bo rak gruczołu krokowego jest chorobą przewlekłą. Ale nie jest chorobą przewlekłą, dlatego że wynika to z jego biologii. To my, dzięki nowoczesnym możliwościom leczenia, uświadomiania społeczeństwa dostępom do nowych leków, poprawą jakości leczenia chirurgicznego, doprowadziliśmy do tego, że możemy mówić o tym, że niewielka liczba chorych, jeżeli jest wcześnie zdiagnozowana, odpowiednio leczona, jest dotknięta ryzykiem śmierci z powodu tego nowotworu. Mm-hmm. Gdybyśmy spróbowali to troszkę zreasumować, powiedział pan profesor o konieczności takiej kompleksowej opieki. Kompleksowej po to, żeby mogła być potem koordynowana. Takim rozwiązaniem w innych nowotworach, myślę tutaj na przykład o raku piersi w przypadku kobiet, są cancer unity. Rozumiem, że utworzenie takich cancer unitów odnoszących się do nowotworów gruczołu krokowego też byłoby dobrym rozwiązaniem, bo kolejność jest taka i tutaj przysłuchiwałem się państwu. Najpierw profilaktyka, dobrze prowadzona, to myślę tutaj może o programach zdrowotnych, jeszcze zapytam panią prezes za chwilę o to. Opieka urologa, wizyta u urologa, właściwe rozpoznanie, nie każdy nowotwór musi kończyć się taką postacią rozsianą, postacią zaawansowaną. Tak jak powiedział pan profesor, często pacjent może być prowadzony przez specjalistę urologa właściwie do końca życia, właściwie zaopiekowany. Ale też są te przypadki, kiedy niezbędna jest współpraca z onkologiem. Czyli taki cancer unit, kompleksowa opieka, to właściwe rozwiązanie. Tego powinniśmy się spodziewać? Niewątpliwie opieka nad mężczyzną z rakiem prostaty powinna być wielospecjalistyczna i myślę, że każdy z panów powinien mieć możliwość właśnie skorzystania z konsultacji zarówno urologa, radioterapeuty, jak i onkologa i też wspomagającego często leczenia typu konsultacja psychoonkologa. Rzeczywiście, natomiast nie zawsze, myślę, będzie to możliwość, żeby to wszystko odbywało się pod jednym dachem. Czyli wiemy, że jakby lokalizacyjnie jest właściwie często tak, że oddziały radioterapii nie są w tych samych miejscach, co oddziały urologiczne czy onkologiczne. I właśnie na tym powinna ta koordynacja polegać, żeby jednak, nawet jeżeli lokalizacyjnie to są miejsca odrębne, żeby takie możliwości naszym podopiecznym stworzyć. Myślę, że to jest rzeczywiście duże wyzwanie. Częściowo karta tej wczesnej diagnostyki wprowadziła takie stanowisko koordynatorów, ale dotyczy to tego pierwszego właściwie momentu i karta działa przez krótki czas i potem ta koordynacja bywa już mniej doskonała, nazwijmy.
nazwijmy to. I też no, z punktu widzenia onkologa ja, można powiedzieć, cieszę się, że coraz mniej osób jest, ma to nieszczęście, można powiedzieć, rozpoznawania choroby zaawansowanej, czyli jeszcze niedawno to było około 30%, w tej chwili to jest mniej więcej około 15% właśnie panów z rakiem prostaty, którzy mają przerzuty w momencie rozpoznania. I rzeczywiście no, ważne jest to, żeby jakby takie programy wczesnego wykrywania wprowadzać, bo oczywiście wtedy możliwości pozbycia się choroby są zupełnie inne. Natomiast też właśnie z punktu widzenia onkologa, który zajmuje się chorobą bardziej zaawansowaną, ja widzę właśnie takie niedostatki związane z administracyjnym zarządzaniem tym systemem, czyli właśnie no, na całym świecie właśnie w stadium takim oporności na to pierwsze leczenie hormonalne, które obniża poziom testosteronu, czyli nazwane medycznie właśnie tym kastracyjnym leczeniem hormonalnym, czyli w przypadku, kiedy to leczenie przestaje działać, właściwie na całym świecie standardem jest korzystanie z nowoczesnych leków hormonalnych, które są dostępne w postaci doustnych leków i mają bardzo przyjazny profil dla osoby leczonej. I rzeczywiście nadal w naszym kraju dostępność do tego leczenia jako pierwszego leczenia jest ograniczona, czyli mamy tylko jeden z dwóch leków dostępny i też dla wybranej grupy chorych. Czyli no, bywa tak, że niektórzy nasi dojrzali panowie z racji różnych obciążeń internistycznych czy jakiejś formy związanej właśnie z wiekiem nie są w stanie dostać właśnie leków, o których wiemy, że działają i wydłużają życie, dopóki nie dostaną chemioterapii. I to jest jakby często duże ograniczenie dla tych osób i właściwie wtedy mają, no, nie mają praktycznie dostępu do żadnej z tych terapii. Więc myślę, że to jest taki, jakby taka myśl, która powinna przyświecać, jak tym najsłabszym osobom też z chorobą zaawansowaną dać szansę na skorzystanie z tego leczenia. Inną sytuacją też jest znowu grupa, no, czasami niestety też młodych mężczyzn, u których choroba potrafi być agresywna od samego początku. I tutaj też mamy pewien, można powiedzieć, niedostatek, czyli też nie jest to duża grupa, więc też jakby obciążenia finansowe prawdopodobnie nie byłyby zbyt duże. No ale jest jeszcze chemioterapia drugiego rzutu, która jest właściwie w całej Europie dostępna i również dla naszych pacjentów takich, którzy są w dobrej formie, i młodzi już skorzystali z tych poprzednich leczeń i w dalszym ciągu jednak choroba jest i moglibyśmy ją leczyć, też jest niedostępna. Czyli właściwie takie, mogę powiedzieć, dwa nurty widzę. Jedno z dostępem do tych takich delikatniejszych leczeń dla populacji takiej niezamocnej, a z drugiej strony właśnie takiego bardziej agresywnego leczenia dla młodszych mężczyzn w doskonałej formie, którzy już przebyli te inne leczenia, a jeszcze w dalszym ciągu no, można by było nad nimi popracować. Czyli to jest też kwestia aktualizacji tego programu, z którym już tutaj tak, mamy do czynienia w naszym kraju. On ulega modyfikacji. Ja wiem, że on się modyfikował, Jak często powinien być modyfikowany, to jest zawsze pytanie. Wiadomo, że administracyjnie no, często nie nadąża się za postępem w technologiach medycznych. No tak, no muszę powiedzieć, że oczywiście stworzenie takiego programu jest jakby trudne. Okazuje się, że każdy przecinek i właśnie to i lub czy jakby ma znaczenie w tym programie. Nie wiemy, czy aż tak musiałoby być. Także no nie wiem, czy są prowadzone takie analizy, które sprawdzają jakby, czy efektywność kosztowa takiego działania, które jakby wymusza cały szereg badań kontrolnych, które też są kosztowne u tych osób, których być może można by było zrobić mniej i tutaj na tych badaniach jakby zaoszczędzić, dać troszeczkę większą autonomię lekarzowi prowadzącemu. No nie ukrywam, że w wielu ośrodkach te programy w tej chwili są na tyle skomplikowane, że często lekarze boją się
jakby sięgać po te programy, bo wiedzą, że wiąże się to ze skomplikowanym systemem sprawozdawczości, uzupełniania tego i też no, potencjalnymi sankcjami ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i w części ośrodków jakby, jeżeli zwłaszcza lekarz nie ma wsparcia ze strony no, wykwalifikowanych osób, które kodują to, czy właśnie te wszystkie procedury, też ten dostęp do leczenia myślę, że jest ograniczony przez to, że lekarz nie ma czasu, boi się, czy nie zna tych wszystkich skomplikowanych programów sprawozdawczych. Mm-hmm, rozumiem. Ale wróćmy jednak do profilaktyki, bo kwestie leczenia są niezwykle skomplikowane, ale też bardzo kosztowne. No slogan już i banał, że profilaktyka wydaje się być najtańszą formą, jeżeli chodzi o zapobieganie. Tylko teraz takie pytanie. Czy mamy szansę w miarę szybko wdrożyć program wczesnego wykrywania raka prostaty w Polsce? Na czym on miałby polegać? Czy to miałyby być badania przesiewowe, od których znowu słyszymy ze strony regulatora, że to jest bardzo drogie, bo właściwie badamy zdrową populację bardzo szeroko, po to, żeby znaleźć no, ileś tam przypadków rzeczywiście choroby. Co się powinno wydarzyć? Panie profesorze, jak to zrobić, żeby takie wczesne wykrywanie raka prostaty, żeby zapobiegać tym trudnym przypadkom, powikłanym, rozsianym, zaawansowanym? Istnieje wiele opracowań naukowych, które uzasadniają niecelowość badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka górczołu krokowego, mając na względzie te dane epidemiologiczne, które przytoczyła pani redaktor. Ale ja w zanadrzu tak, zawsze mam pytanie do tych, którzy są admiratorami braku prowadzenia tych badań przesiewowych, są mężczyznami powyżej 50 roku życia i występują tak, z punktu widzenia arbitralnego, że nie, bo to kosztowne. Więc to pytanie polega na tym, czy zrobili sobie już stężenie PSA, zwłaszcza jeżeli dotyczy to mężczyzny płci, dotyczy to mężczyzny. Muszę powiedzieć, że spośród wszystkich, którzy to pytanie otrzymali, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi negatywnej. Nie drążyłem już dalej sprawy, nie pytałem się, czy to badanie stężenia PSA w Surowicy było zrobione w warunkach publicznej czy niepublicznej służby zdrowia. Chcę powiedzieć, że również należy do tej grupy, która zdecydowała się przeznaczyć pewne środki na to, żeby po 50 roku życia systematycznie oznaczać sobie stężenie PSA i systematycznie korzystać tak, z wizyt urologicznych. Nie jest to nic kompromitującego, zwłaszcza dotyczy to szczególnie tej grupy mężczyzn, u których krewnych w prostej linii stwierdzono raka gruczołu krokowego, ponieważ ta grupa jest 11-krotnie narażona na wyższe ryzyko wystąpienia raka gruczołu krokowego niż ta część populacji, w której tych relacji się nie stwierdza. I oczywiście wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego, zwłaszcza u młodych ludzi, nie zawsze oznacza, że dysponujemy możliwością zahamowania progresji choroby, której potencjał onkologiczny może być uwarunkowany jej biologią. Ale zawsze istnieje możliwość zastosowania mniej inwazyjnych, inaczej powiem, mniej okaleczających sposobów leczenia w porównaniu z tymi problemami, które dotykają mężczyzn, występującymi w postaci zaawansowanej, gdzie zarówno leczenie radykalne, czy chirurgiczne, czy metodą radioterapii nie przynosi już żadnego efektu, nie ma szansy przynieść żadnego efektu i wydłużyć czasu do wystąpienia progresji, czy umożliwić uzyskanie doskonałych wyników opartych na przeżyciu ogólnym, tylko zostaje nam leczenie paliatywne. Jest na pytanie, czy warto? Absolutnie warto. Mm-hmm. Może są jakieś inne formy wprowadzenia profilaktyki takie, bo rozumiem, że szerokie badanie populacyjne może z powodów finansowych jeszcze napotykać na opór przed wprowadzeniem tego rodzaju programu, ale
Może są jakieś inne sposoby. Ja myślę tutaj na przykład o samorządach. Wiem, że to nie jest jakby ogólnokrajowe działanie, no ale wiemy też, że samorządy prowadzą różnego rodzaju programy prozdrowotne. Państwo pewnie jako organizacja mają swoje propozycje. To znaczy ja uważam tak, że zawsze musimy popierać wszelkie działania, które zmierzają do wczesnej profilaktyki. I tu nie musimy mówić właśnie, tak jak powiedzieli wcześniej eksperci, o programie populacyjnym, typowo przesiewowym, ale różnych metodach, różnych rozwiązaniach, które wesprą właśnie wczesne wykrycie i zmotywują mężczyzn do regularnych badań. I tutaj mamy kilka rozwiązań. Mogą to być programy zdrowotne. Też wydając raport dotyczący sytuacji pacjentów z nowotworem prostaty, wskazaliśmy takie kluczowe, podstawowe zasady tworzenia takiego programu oraz taki wzorcowy program, na którym mogą się wzorować właśnie samorządy. Wiemy, że jest wiele dobrych praktyk z różnych samorządów, rządów, mniejszych i większych. Na przykład programy zdrowotne były prowadzone w Poznaniu dla wybranych grup właśnie ryzyka, mężczyzn powyżej pewnego wieku. Na przykład są takie rozwiązania, że zapraszamy mężczyzn w 50. urodziny, czyli wybieramy pewną wąską populację, czy tak jak pan profesor powiedział, osoby, które mają historię choroby w rodzinie. I takie osoby będziemy zapraszać, gdzie jesteśmy w stanie, mamy większą szansę na faktycznie dotarcie do osób, które mogą być potencjalnie zagrożone. Ale też mówiliśmy właśnie o akcji Movember, Wąstopad. Bardzo ważne jest także dotarcie do firm, do pracowników. Tam, gdzie mamy duże skupienia ludzi aktywnych jeszcze zawodowo, osoby po 45 roku życia i z naszego doświadczenia, bo wiele takich spotkań edukacyjnych prowadzimy, bardzo często pracownicy mają wykupione różnego rodzaju badania, pakiety prywatne, ale kiedy się pytamy, czy faktycznie korzystają z badań profilaktycznych, zwłaszcza mężczyźni, okazuje się, że większość z nich odpowiada, nie, nigdy nie miałam robionego badania PSA, czy nie odwiedzam regularnie urologa, czyli ważny jest ten pierwszy krok, żeby zmotywować, pokazać dlaczego, po co, dlaczego powinniśmy dbać o to zdrowie, żeby się nie bać, bo bardzo często mamy coś w naszym arsenale, coś, co nas nie kosztuje żadnych dodatkowych środków, niezależnie czy to publicznie, czy prywatnie, a z tego nie korzystamy. I tu jest też wielka rola wszelkich działań, które pomogą wcześniej wykrywać raka prostaty. Także myślę, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, o roli lekarza pierwszego kontaktu. I tu nie mówię o leczeniu pacjentów, tylko mówię o tym, żeby lekarz rozmawiał z pacjentem, motywował, pytał się, czy takie badanie było wykonywane przy okazji rutynowych wizyt, czy nawet wizyty, bo często kojarzymy lekarza POZ z przeziębieniem, przychodzimy z chorobą, a bardzo ważne, żeby też takie pytanie co do bilansu w ogóle zdrowia, czy to mężczyzny, czy kobiety się pojawiało, bo też różne badania, które są wykonywane społeczne pokazują, że społeczeństwo ma duże zaufanie do lekarza. Jeżeli lekarz powie, spyta się, czy powie, że warto, proszę to zrobić, to jest duże prawdopodobieństwo, że jednak weźmiemy sobie to do serca. Tak samo działania organizacji właśnie pacjenckich, społecznych są też postrzegane właśnie jako mający duże zaufanie społeczne. Stąd bardzo ważne są akcje zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne. Dotarcie do lokalnych społeczeństw, czy ze starostwami, czy z urzędami gminy, gdzie możemy różnego rodzaju akcje typu Białe Soboty, spotkania, pikniki. Tak naprawdę każda taka akcja to jest drobna cegiełka tak naprawdę do tego, co wszyscy robimy i czego byśmy wszyscy oczekiwali. Mhm, czyli edukacja, budzenie świadomości. Wsparcie dla lekarza rodzinnego jest bardzo potrzebne. On rzeczywiście cieszy się zaufaniem i częstokroć jest takim przyjacielem rodziny. To te przeglądy, o których tutaj pani mówi, to nawet przy okazji wizyty u dziecka warto zwrócić uwagę na to, czy powiedzmy starsza osoba w rodzinie poddała się badaniom. Ale też tak myślę sobie, tak było w przypadku raka szyjki macicy. My zapominamy o medycynie pracy. Była wielka kampania na rzecz tego, aby wpisać to badanie jako obowiązkowe. Być może tutaj też w tych badaniach pracowniczych. To oczywiście jest znowu długa droga, pewnie trzeba by było zmieniać kodeks pracy, ale myślę, że rozmowy na ten temat
taka jak nasza, też się w jakiś sposób przyczyniają do tego, że ta świadomość się powoli budzi. Dzisiaj w Sejmie będzie miała miejsce debata dotycząca właśnie problemów związanych z leczeniem nowotworów gruczołu krokowego. A więc my będziemy również do tej sprawy wracać. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy Pani redaktor. Dziękujemy Państwu.